Dobra, wracając do meczu SL-ku, Krovien i Kari Juana, Necro i Ernbar w zespole Ares Team, za to Game Agents to Rudex, Moral Lewy, Luker i Skater. Oba te zespoły nic mi nie mówią, więc będziemy tak w ciemno pewnie typować, obserwując tutaj samą rozgrywkę i będziemy mogli stwierdzić, jak się ma jeden zespół do drugiego, od kogo się możemy czego spodziewać, więc zaczynamy. Póki co 3-0 Ares Team i chłopaki powoli tutaj próbują chyba ściemić banan, bo raczej nie będą go atakować. Jest tutaj Krovien. Szybki atak tutaj wleci w bombsidzie. Małym ciągle niewyjaśniona sytuacja. Ciągle jest tam za boilerem antyterrorysta. Ten smug tutaj troszeczkę namieszał, smug wyleciało. Jest pierwszy frag od Ikari Juana. Teraz kolejny frag, no już w trójkę tylko muszą sobie radzić gracze Game Agents. W dwójkę Morelloso będzie odbijać od respawnu CT. Skater tak samo, więc zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy chłopaki będą mieli jakieś aspiracje. Wypadek. O, już. No tutaj troszkę zamieszania wokół nas, że wokół nas, daleko naszego obozu, tam pewna osoba za słabła, ale chyba wszystko już jest z nią dobrze, tam chyba karetka była wezwana, więc... Tak, no wysłali karetkę, także... Środki bezpieczeństwa. Ares Mix. Długo sobie przyjedzie. No, co się dzieje na serwerze? Na razie nie mam takiego poglądu już wyrobionego odnośnie zespołu, a tutaj wiem za to, że gracze Game Agents przy runach jako będą grali agresywnie, ale póki co to się nie sprawdza. Tutaj już Skater na środku zabity. Oj, Krovena trochę obił. No, troszkę tam oberwał, ale chyba nieznacznego. Jest teraz Krovien 3 versus 5. Necro też fraguje, no tutaj pochowani gracze Game Agents, jest Luker tutaj. Na pistoletówce to raczej jest w kupie siła, oni powinni się bardziej skupić, albo szukać jakichś takich miejscówek nietypowych. Jak na razie chyba trochę zbyt ofensywnie Luker grają. Będzie grał na fraga, no ale jednak oj, bania. Nie będzie. Jest, ale teraz Peskę posłał w plecy Morelzo i raczej on już sobie odpuści, tak, będzie to broń zachowywać. Jest zaspa. A jeszcze AWP tam zebrał, więc no jeszcze lepszy w tej rundzie. Nieźle, nieźle zebrał AWP, także spory łup dla teamu. Zobaczymy, czy sam tą snajperkę zagra, czy może komuś ją rzuci, czy zespół Game Agents ma jakiegoś... Nie, tutaj nawet nikt do niego nie idzie, także może siedzieć spokojnie sobie w tej dziupli. No teraz z tym AWP by się jakiś rasowy snajper przydał, żeby w końcu sobie jedną rundę ugrać. No może spróbują coś teraz właśnie, jeśli mają snajperkę. No tak, to reszta teamu kupuje bronię. A nie, jednak rzuca tą snajperkę i... Komu ją oddało, oddają lewemu. Chyba tak. Tak jest, oddał ją lewemu. A lewy pewnie pójdzie, z tego co widziałem, chodził na... No lewy na środku, zobaczymy, czy tutaj jakiegoś fraga będzie w stanie urwać, no... Oj! Jeszcze nie teraz. Oj, jeszcze dostał prosto pod nogi zapalający granat. No my tutaj chyba nie doczekamy się żadnej spektakularnej akcji tam na upside'zie. Dużo mamy na upside'zie, mamy jak najbardziej teraz złożony atak na bombside mały właśnie przy respawnie CT. Więcej osób, no i póki co to tam osoby sobie dopiero jeszcze w bombside'zie tam krzyżowo to bronione jest fragob Necro. Wreszcie można powiedzieć 3 vs 4 w przewadze antyterroryści. No i teraz ryzykownie wchodzą teraz... Oj, błąd! To był błąd ewidentny. Nieprzemyślenie. No tak, nie powinien tak wchodzić z paką od razu. Szczególnie, że tam nikt nie patrzył się z jego kolegów w tamtą stronę. Także... No kosztowało ich to na pewno sporo, nie wiem czy rundę. Bo to jeszcze runda się nie skończyła, ale na pewno bardzo dużo i teraz muszą się męczyć, aby wyciągnąć dalej tą grę. Oj, pięknie! Zgrali, co?
krzyżowy atak. No i się opłacił, jest pierwsze oczko na konto Game Agents. No i teraz jestem ciekawy, czy Game Agents pociągnie do końca to, ten wynik, czy jednak ta jedna runda to będzie jakiś jednorazowy wybryk i dalej prym wieść będzie Ares Mix. Terroryści porzucani po mapie, terroryści również, ale to Nekro jako pierwszy farmuje. No i tutaj dosyć mocno spróbował wyjść właśnie na tutaj mamy podejść pod duży. Przy Lordzie i tam będą atakować prawdopodobnie, tutaj tylko Nekro. Jak odmieni tutaj wybieg zupełnie gdzie indziej, próbuje przez te smoki zabijać i teraz... O, ładnie. Wreszcie się udało. Tak, to była bardzo dobre zagranie właśnie narzuconego w jego kierunku flasha, po prostu poszedł w kierunku, z którego ten flash poleciał, wybuchł mu za plecami i... Po prostu tutaj, czekał na zawodnika. Tak, myślał, został sfleszowany i to usłyszał przeciwnik, także... Versus 3, mamy już bombę na bombsite małym. Zobaczymy, czy będzie w stanie Game Agents znów coś pokazać od siebie. Jest tutaj Krowian, dobry spray, drugi spray i drugi headshot też będzie, trzeci, tak jest, może nie headshot, ale trzeci frag dla tego zawodnika. No tutaj wszelkich wątpliwości pozbawił drużynę przeciwnika. No i cóż, 6-1 dla RasMix. Dobry atak na małego BS-a, szybkie przejęcie, no i mieli szansę jeszcze Game Agents to odbić, ale na pewno nie w taki sposób, jak zrobili to teraz, czyli bieganie jeden za drugim prosto pod strzelającego. Oj, źle rzucony granat! Trefny granat teraz od Krowiana, no ale kilka razy, niezamierzony. No już kilka razy na tym, który nie widziałem właśnie tak rzucony. Ależ teraz! Ale tam, Eiko, ładnie to wyglądało, gdyby jeszcze ten drugi frag wpadł, ale niestety. Bo nie jest 1-6, właśnie to nie jest to full auto. Zbyt wysoki. Tak, to tam już jest bardzo ciężko trafić przy tym maksymalnym rozrzucie, szczególnie z tych długich karabinów, gdzie tam z SMG jeszcze można łatwo trafić, w miarę to już przy długich karabinach jest naprawdę trudno. No i mamy 2 versus 2, sytuacja wyrównana, tyle że Rudex tutaj niewiele punktów życia ma. Oj! Jest Morelzo w dużym piaku, tutaj nie wiem za bardzo gdzie jest Ernbar, a tam Rudex, no teraz... Dobra obrona. Troszkę szczęścia, troszkę dobrego ustawienia i taktyki zadziałało, 6-2 dla RasMix. No tak, niefortunnie Krowen się odwrócił w przeciwnym... Odwrócił się w stronę BS, a tam na dole w tym piachu siedział właśnie jeden z terrorystów, no i... No niefortunnie się to dla nich potoczyło, stracili rundę. No i to jest szansa dla Game Agents, żeby dalej coś próbować ukrywać. Ares Mix atakuje zamkniętego małego BS-a i to jest atak jak na razie całkiem skuteczny, bo już wbili się na BS-a, a tutaj mają sporą przewagę liczebną. Będę próbować podłożyć pakę i to jest... No i jest na to szansa zdecydowanie, ale teraz Rudex dostaje pestkę wręcz. Od Nekro. No i zobaczymy, czy ten BS będzie odbity. Na razie na to wszystko wskazuje. Szukali tam SL... K i znalazł właśnie Skater. Będzie runda numer 3, no i chyba Game Agents, mam wrażenie, że się obudziło. Na to czekaliśmy na pewno. Na pewno no, wyczuli swoich przeciwników, teraz już... Sam pojedynek też pewnie zyska na widowisku. Będzie jakiś element zaskoczenia, nie będziemy do końca wiedzieli, kto może rundę wygrać. Teraz nie wiem, czy po naszej interwencji w pewnym sensie tutaj gracze wzięli się w garść, czy może po prostu taki zwrot pewnych zdarzeń zadziałał. To jednak musieli przegrać te parę rund, żeby coś wyciągnąć, jakieś wnioski. Wyciągnęli je chyba poprawnie, bo zmienili trochę ustawienie Game Agents. No terroryści bardzo często są tutaj zaskakiwani tymi ustawieniami przeciwnika. Ale na przykład nie rozumiem teraz tego, trochę zbyt szybko się chyba wycofał z tych pokoi. Dobrze, nie, to było akurat taktycznie dobrze rozegrane, dlatego że
wiedzieli, że tutaj dwóch idzie, albo przynajmniej dwóch idzie bananem, także to było rozsądne akurat wycofanie się danie pola wejścia. Teraz na bananie chyba gorąco się zrobiło, przynajmniej tam pewnie na serwerze głosowym graczy Game Agents, może to trochę zmylić. No właśnie, Morelzo się wraca dokładnie, tak to zadziałało. No i teraz oczywiście mogą ten moment wykorzystać, ale jeszcze tak się nie dzieje, jeszcze chłopaki tam zwlekają z tym odwrotem na bombsite, a gdzie na pewno nie ma dostatecznie dobrze bronionego bombsite'a. Oj, Skater wychodzi tym tunelem prosto pod Necro. Jest Ikari Joana. No i tutaj frak, ale niewiele ma punktów życia, wycofują się teraz mądrze. Tak, jeszcze będzie zachowywana broń. Ale tutaj na blisko będzie antyterrorysta, no i trzeba uważać, na drugim środku. Nie, to nie będzie safe, to jest... Oj! Lewy. Egzekucja, by lewy. Myślałem, że będą próbować zachowywać broń, po prostu próbowali zaatakować drugiego BS-a. Lewy, bardzo sprytnie ustawiony. Widzieli, że mają same dobre skróty w tej rundzie, już mieliśmy tam przez... On specjalnie się ustawił w taki sposób, bo wiedział, że czasu przeciwnicy mają mało i w tamtym miejscu no muszą przebiec, jeśli chcą zdążyć w jakikolwiek sposób podłożyć pakę na przeciwnym BS-ie, no i to jest... Sami siebie wpędzili w taką... Aresmix sam siebie wpędził w taką dziwną sytuację, gdzie musieli grać nie pod swoje dyktando. No i czasem definitywnie to nie wyszło. W prawym rogu czasem włączę, ale czasami. A my tutaj mamy rundę o wykonaniu Ares Mix, więc może być ciężko, chociaż teraz frag za frag tutaj nie daje łatwo za wygraną. Jeszcze Ikari Joana podnosi AK, ale no nic z nim nie zrobi jednak, tutaj dobrze Skater był ustawiony. No i muszę sobie dalej z pistoletami tylko radzić. Na tym side małem, gdzie coś się jednak dzieje. Nie ma takich szybkich tutaj śmierci, ale jednak koniec końców Rudex tutaj z Lukerem są ładnie z całą sytuacją poradzili. No jeśli się już bije na BS-a na Echo, to na pewno tak nie można robić tak, że zatrzymujesz się z broniami i próbujesz tam jednego przeciwnika wystrzelać gdzieś tam po rogach. Musisz go po prostu obejść i musisz go zabić, bo jeśli nie, no to właśnie stanie się to, co teraz się wydarzyło, czyli rotacja antyterrorystów z drugiego BS-a, gdzie zachodzą po prostu i zamykają w kleszczach biednych terrorystów tylko wyłącznie z pistoletami. To kończy teraz się tak, jak się skończyło. Wydawało mi się, że dużo graczy CT jest na bombsite. Nie, wydawało mi się tylko. Jest Luker i Rudex na bombsite, mam jak zwykle. To jest stałe krycie. Widzę, że tutaj nie ma żadnych zmian. Lewy i Morelzo na bombsite dużym. Tam Skater gdzieś się zawsze ucieka. Nie wiem, może on jest takim graczem, który ma grać agresywnie w zespole. On jest takim spotterem, on tam sobie chodzi, rozgląda się, wygląda, zmienia cały czas pozycję. On się porusza między lewym a Morelzo. I on to jest taki gracz właśnie w biegu, taki środkowy pomocnik. Tak, to on gra na środku pola, on tam wygląda, sprawdza, co się dzieje, daje info. No, Morelzo i ta druga osoba broniąca przy nim, bombsite duży, ma taki jakby feedback z tego, co się dzieje na mapie od niego. Bo... No tak, no właśnie o to chodzi, że bardzo, bardzo, bardzo dużym czynnikiem w Counter-Strike'u jest nie tyle wizja, co po prostu wiedza, gdzie są przeciwnicy. O. Teraz Erdbar biegł, po prostu zabił tam, to chwilę po prostu trwało, mniej niż 2 sekundy. No i on tutaj... Już dwa fragi na jego koncie. O, skakują terroryści na planta, podkładają pakę. Oj, źle! Źle to Erdbar rozegrał teraz. No, rzucony jeden frag, ale z drugiej strony już był. Klesz, jak nie z jednej, to z drugiej. Ale dzielnie walczył. Trochę tam Erdbar głupia śmierci mógł tam jeszcze pomóc. A my mamy remis, 6-6. 6-6, dobrze to. Game Agents rozgrywają mądrze, dostosowali swoją taktykę do przeciwników i doprowadzili do do remisu, jak na razie punktowego. Także cały czas są w grze na tej mapie, cały czas mogą dużo zrobić. Znałem się, jak tam jest z funduszami. Bo Ares Mix teraz w taką stagnację jakby popadło ciągle tutaj. Możemy to sprawdzić oczywiście na tabeli. A no tak. Też pewne udogodnienie, jeżeli chodzi o samą grę. No tak, no Morelz jest tutaj strasznie bogaty. Tak samo jak... kto to jest? Całej drużynie mógłby rzucić. Square.
Luka. A terroryści mają bardzo mało kasy. Bardzo, bardzo mało kasy i tak naprawdę jeśli tą rundę przegrałem, to będzie dla nich eko. Podejrzewam, bądź granie SMG i jakaś próba, może jakiejś agresywniejszej zagrywki. No i się też zastanawiam, czy tutaj dalej Game Agents będzie dobrze radzić. SLQ. No, skater! Czemu tego nie widzieliśmy? Trzy fragi jeszcze nie zginął teraz. Cześć. Wracając do którego już... Paweł mówił? Pewnie na zobu. Nie zastanawiałem się nawet, czy do mnie mówił, czy do ciebie. Okej. Krowian 2 HP, tam gdzieś na dywanach ciągle jest. Nie może zbyt wiele tutaj zrobić. Schodzi na dół, a tutaj nikogo nie ma. Może uda się teraz... Rozminął się z... Ale bomba zawsze będzie. Wygrać będzie to ciężko, ale będą na pewno pieniądze. Tak, to są pieniądze. Darmowa forsa dla terrorystów i to świetnie wykorzystuje Krowian. No i tutaj też nie zawsze się sprawdza tą miejscówkę, więc może akurat będzie miał trochę szczęścia i kto wie, nawet czwórka... No czeka, musi czekać. Graczy, da rady. Zresztą skater też wyczekuje chyba na kolegów z drużyny. Nikt jeszcze nie sprawdzi tej miejscówki. No nikt dalej. Nie sprawdził. Dalej. I jest jeden frag, no i zaraz mniej czasu, dopiero teraz skater. Pytanie, czy jest wystarczająco czasu, żeby... I skater strzelił ace'a w tej rundzie. 5 fragów. Ładnie. Ładnie. Rozbroili pakę, ale to nie zmienia faktu, że uszczuplił stan liczbowy antyterrorystów o 1 nasz dzielny wojownik Krowian z 2 HP i jeszcze podłożył pakę. Sporo kasy zrobili terroryści, dalej są w grze, dalej mogą grać kałasze, dalej mogą grać bronie, więc całkiem nieźle to wygląda. No cóż, teraz... Game Agents chyba trochę na własną prośbę tak dziwnie pobiegli w poszukiwaniu tego ostatniego zaginionego fraga. I dopiero odnaleźli się po pierwszym tam fragu, gdy jeszcze była rozbrojona bomba, więc jak na gorącym uczynku wręcz. Nie przyłapany ten gracz. Tutaj Morezo wie, że przepuścił na dywanach gracza do żaluzji, więc trzeba tam uważać. Może być taki atak jednocześnie z żaluzji i ze środka, ale póki co nie znosi się na to, bo dobrze tutaj skater wyjmuje na daleko przeciwników i to zdecydowanie się sprawdza. Nie ma tutaj takiego bezpośredniego krycia, tylko bardziej na dystans i tutaj akurat to popłaca zdecydowanie. No tak, mając długie karabiny, to trzeba grać na takim półdystansie, nie można zbyt blisko podchodzić, no bo to się nie opłaca. Nie opłaca się z tego względu, że full auto seria bardzo, bardzo szeroko się rozchodzi. Tutaj jeśli przeciwnik gra, no właśnie, te krótkie karabiny, to one na krótki dystans są zdecydowanie lepsze. To jest w CS 1.6 i to, co mi się bardzo, bardzo podoba w CS GO, że te na krótkie karabiny bardzo się przydają. Oj, skater, nie wiem czy... Chyba model broni mu blokował, tak. Widok na swojego przeciwnika dopiero teraz go zauważył. Fajnie deweloperzy gry wykorzystali potencjał tych broni, dali trochę więcej mocy im, żeby były bardziej zręczne w posługiwaniu się nimi. Tak, osłabiono trochę i przez recoil, i przez sam damage osłabiono trochę długie karabiny, także generalnie no jest bardzo, bardzo na plus ten CSGO i przyjemnie, naprawdę przyjemnie się go ogląda. Zdecydowanie. No ale jednak dalej zrzesza ludzi, które będą w dalszym ciągu... Hejtersko na hejt. 8-6 dla Game Agents, 6 oczek Ares Mix, no i na daleko ciągle tutaj gracze z GA, ale ktoś tam chyba będzie podchodzić, lewy tutaj w smoke się czai. Zobaczmy jak wygląda na minimapie sytuacja. Na bananie tutaj tylko SLQ pewnie sniperką czeka, więc my się wycofujemy na bombsite mały, gdzie mamy chłopaków, którzy będą próbowali ten bombsite podbić. No dawno nie widzieliśmy ataku na małego BS-a. Ciężko jest bombsite mały zajmować. Dobre ustawienie i sprawie. No tak, no ale tutaj... Moim zdaniem to... I SLQ tutaj gdzieś zaginął w akcji na tej pochylni. Teraz no, się już... No i to był ewidentnie błąd z ich strony, że SLQ nie pożyczył z nimi, brakowało mi tam jednego gracza, żeby to wszystko tak ładnie pokryć. Ale teraz granat idealnie rzucony. Odbił mu się prosto w twarz od tej ściany, także 5 HP. No i rundę kończy Morales. I 9-6 dla Game Agents mamy zmianę stron. Good half, tak. No, Ares ugrało co mogło, teraz pytanie, czy mają jakąś taką wymyślną strategię na stronę CT?
bardzo fajny comeback chłopaków z Game Agents, gdy na ten serwer dołączyliśmy, to mieliśmy chyba bodajże 6-1, a teraz mamy 9-6, więc Ares totalnie tutaj gdzieś przystopowało i ma jakieś problemy ewidentne. Albo Game Agents. Znaczy, no Ares od początku miał generalnie, było w plecy z rundami, to no, udało mi się wyciągnąć te 6 rund i to jest... Już szybki atak, pierwszy flash tam przez Zach z drugiego środka. Poleciał i prawdopodobnie właśnie mam tutaj duży, ale teraz dobry granat tam dobił i Carijuana nim, no naprawdę tutaj błyskawicznie to wszystko się zadziało. Kari ładnie gra, no generalnie cała drużyna Ares ładnie to zagrała, dobra taktyka na pistoletówkę, to, no to chyba... Zauważony, strona CT jest dla nich lepsza, no ładnie, ładnie. 9-7. Ikari chyba 4 fragi tutaj zdobył. No już teraz nie sprawdzę tego, ale wydaje mi się, że 3 bądź 4 fragi zdobył. Także... No, drużyna Ares... Przynajmniej po tej pierwszej rundzie ja wnioskuję, że lepiej się czuje po stronie CT. No i tutaj ten wynik jeszcze raz może diametralnej zmianie ulec, więc trzeba być na to przygotowanym. Lepiej jest na interno, bo tutaj bronić niż atakować. Raż to mały. No i czy coś z tego wyniknie? Ciekawego, no na razie... Na razie wynika i... 5 fragów Airbara. Ej, sik, ładnie. Ładnie, ładnie. To też błyskawicznie. Idealnie wybiegł przez tą piątkę graczy chaotycznie biegnących i tam oni nic nie mogli zrobić. To jest potęga P90 na Eko, to jest potęga SMG, 50 pocisków w magazynku, szybki Rate of Fire. No i duża celność. No jak kaczki, weszli mu prosto pod celownik. Ładny ace na jego konto i runda na konto Ares Mix. No już bardzo blisko remisu. No gracze Game Agents, jak i też gracze Ares Mix, nie żałuję nam dzisiaj takich spektakularnych akcji. No Mixika jednak, a jednak grają. No. Coś tam chłopaki są w stanie wygrać, może jeszcze usłyszymy o nich kiedyś, poza samym KSW. Będę obserwować ich losy w kolejnych pojedynkach, więc no zobaczymy jak to będzie. Teraz jednak 9-8 i bardzo ostrożnie tutaj Skater. Nie wie chyba jednak, że tam w tej wnęce ma przeciwnika, ale to zupełnie inaczej będzie chyba rozegrane. Tak, tam rozglądali się gdzieś na środku i jednak będzie wybierany bombsite mały, gdzie już zdecydowanie gracze Game Agents biegną. Zgadza się, 4 graczy już tutaj biegnie lewy na końcu. 4. No, to jest sytuacja... Oj, teraz nie wygląda to jeszcze najgorzej dla Game Agents, jeśli spróbują właśnie zdobyć jeszcze kolejny frag. Ach, nie udaje się. Flash nawet nie przeszkodził tutaj. Pistolety i SMG, to jest potęga. 9-9, mam remis. Ładnie, Ares się obronił. Przez chwilę Game Agents mieli szansę zdobyć tego besa, podłożyć pakę i coś zdziałać. No ale... Game Agents właśnie brakuje tego zdecydowania. Im się lepiej grało po stronie CT. Teraz po stronie Terro zdecydowanie trudniej jest im coś zdziałać. Drużynie Ares udało się ugrać tyle, ile mogli i teraz, no, chyba są w bardziej komfortowej psychicznej sytuacji, bo udało mi się doprowadzić do remisu i dobrze się czułem po tej stronie CT, to widać. No rzeczywiście tutaj dużo dynamiki ta gra nabrała po tej drugiej połówce, pierwszej połówce ta gra tego zespołu, więc myślę, że zdecydowanie teraz na plus i znowu nam się mogło rolę pozamieniać już po raz trzeci w tym meczu, więc jeżeli ktoś jeszcze nie przybył, to naprawdę tutaj mamy dużo takich zwrotów akcji i to na pewno nadaje atrakcyjność samemu pojedynkowi. No tak, ma bardzo, bardzo ciekawe mecze tutaj na tym lanie, szczególnie, że gra jest jeszcze świeża i to tak nie ma ogranych. Nie oglądaliśmy się tak dużo z akcji jeszcze z CSGO, więc tutaj dużo się może wydarzyć i to dodaje trochę widowiskowości, jednak taka świeżość w tej grze, to jest nowa platforma, łączmy normalny frag właśnie. No i jest frag od Necro, ale teraz nie może się doszukać gracza, który tą bombę położył, no dobrze się schował, ale ciągle tutaj czeka z tym AWP, teraz już jednak nie można zlekać, trzeba tam biec. No oj, i Necro nie trafia! Oj. Teraz jest to w strasznej sytuacji.
to tam, zanim czy Paweł byś chciał finał FIFA skomentować? Ja powiem, czemu nie? Ja nigdy FIFA nie komentowałem, dla mnie to jest nowość, ale no, czemu nie spróbować? Czemu nie? A że w Polsce mamy, no, jak potwierdził teraz niedawno Bartas na WCG, mamy naprawdę światowej klasy zawodników, więc myślę, że warto. No, Bartas trafił chyba na idealny moment, żeby zdobyć swój medal. Bo no, popularność medialna, jaką mu dostarczyło ten medal, jest chyba, no, przyniosła mu na pewno większe profity niż sama... Przez całą karierę, myślę. Może nie przez całą karierę, na pewno niż to tak zwycięstwo. Wynikowo te treningi przez ten cały okres jakoś doprowadziły go do tego obecnego stanu, że wygrał te polskie eliminacje WCG, a... No tak, ale generalnie po tym zwycięstwie i po tym takim boomie medialnym, który dookoła niego się nastąpił, no jednak Bartas dostał... Jeżeli to tak... Na pewno spore profity z tego wszystkiego wyciąga i to działa bardzo mocno na niego, na jego korzyść, jeśli chodzi o treningi, jeśli chodzi o samą sytuację jako gracza, i czy to materialną, czy to właśnie komfort treningowy, sponsor. No tutaj ASL-ku pewnie broń zachowa, więc... Zabrał AK, nic ciekawego nie zobaczymy. Będzie runda numer 11 dla Game Agent, więc chłopaki jednak dalej tam pasę zaciskają rywalowi. No, przełamali tą pasę. Mogło się stać tak, że Ares znowu wróci na prowadzenie. A tutaj widzimy jednak gdzieś inaczej. No bo to jest tak, że Ares Mix stracili... Oni stracili chyba trochę pieniędzy w poprzednich rundach. No, po 4000 jeszcze nie są w najgorszej sytuacji. Tak naprawdę mogą sobie... jeśli chodzi o finanse, to podejrzewam, że mogą jeszcze dwie rundy zagrać z pełnym wyposażeniem. A właśnie, wracając do Bartasa, mi się wydaje, że tak w kategorii medialności, to tak naprawdę to, że w TVN nie mogliśmy zobaczyć samego Bartasa, a na przykład dotychczasowe sukcesy na WCG Polaków były na przykład tam promowane jakoś przez Telewizję Polską, to mi się wydaje, że TVN to jednak tak kategoryzując to większy prestiż. Nie wiem, czy ci też się tak wydaje, bo TVP to zawsze tak... Znaczy to jest akurat inny target odbiorców trochę. TVN to jest taka bardziej telewizja. No, to trafia do innych osób, trafia do takich bardziej... No tam się do młodszego, trochę do młodszego pokolenia i... No i tutaj... Tam się takie osoby reprezentatywne zaprasza, a na przykład... No bo to jest młodsze pokolenie, to jest taki target telewizji. TVP jest telewizją, która ma target dla... Publiczna przecież, więc... No tak, no to jest target dla trochę starszych osób i... No a TVN to jest telewizja bardziej młodzieżowa. No i został zauważony, dostrzeżony Bartas i bardzo dobrze został dostrzeżony polski e-sport. Czekamy teraz tylko, aż nasza Złota Piątka zacznie osiągać sukcesy na platformie CSGO. No myślę, że stać ich na to, więc to tylko kwestia czasu będzie. Trzeba to kwestia czasu. Dobrze poznać i ograć się z nią. Kwestia czasu i kwestia tego, czy tak naprawdę... Z tego co wiem, to chłopaki czasami wolą w LoL'a zagrać niż w CSGO. No tak, no ostatnio to tak różnie z tych ich chęciami do gry. Mają je, ale tak naprawdę tam się nic nie wydarzy takiego konkretnego na tych lanach, także... No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ja życzę im jak najlepiej. A jeśli zdecydują się dalej grać i będą dalej grać, to oczywiście będziemy się z tego cieszyć. Jeśli będą chcieli robić coś innego, to myślę, że nie możemy mieć tego za złe. No ale cóż, no nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, jeszcze nic się takiego nie wydarzyło. Grają, czekamy na sukcesy kolejne polskich zawodników. No ta tendencja spadkowa na pewno motywacji nie daje zbytnio, ale może teraz ten występ na Nordconie. To jest tak, że chłopaki bardzo... Oni uwielbiają grać pod presją, to na każdym turnieju było widać, że zawsze gdzieś w jakichś sytuacjach takich trudnych, podbramkowych, to oni potrafili wyciągać naprawdę potrafili robić tak niesamowite comebacki, że po prostu inne drużyny to nie wierzyły, że coś takiego jest możliwe, także to jest... No myślę, że mi się gra pod presją to jest ich rozpoznawalny Polaków, że do takiej sytuacji dochodzi, naprawdę. To jest ich znak rozpoznawczy, że sami dopuszczają do jakichś takich trudnych sytuacji, a potem no właśnie w tych trudnych sytuacjach się odnajdują lepiej niż podczas takiej bezpiecznej gry. To jest pewien styl gry, to jest taka pewna zadziorność polskich zawodników i to jest taki ich urok
my wszyscy widzowie kochamy ich za to i lubimy ten styl ich gry. A teraz no ciekawy zwrot akcji, tam sytuacja była w miarę wyrównana, a teraz szybko te fragi wyegzekwowane przez graczy Ares Mix i mamy remis 11 do 11, więc tutaj ciągle się dzieje na serwerze. Ciągle te zwroty akcji zachodzą, mają miejsce. 11-11. No trudno ciągle tutaj rokować, jakim rezultatem się ten mecz zakończy. No to dodaje pikanterii temu meczowi. Cały czas obie drużyny mają szansę coś tutaj zadziałać, także no obie grają i to nie odpuszczają sobie nawet na chwilę, także fajne widowisko oraz bardzo pozytywne wrażenia, mimo tego, że drużyny nie są zbyt znane, to widowisko naprawdę dobre. No tak, bo pamiętajmy, że niki przecież nie grają, możemy tak powierzchownie oceniać, a tutaj okazuje się, że jakaś drużyna się wybije. Ogólnie w Polsce ciężko jest się zespołem wybić, więc no ciekawie było, jakby ktoś jeszcze poza Maxlo, tudzież Banana Phone i ESC, jeżeli chodzi o Countera. No i Delta, która no trochę tak spóźniona, ale na Game Gunie zajęła wysokie czwarte miejsce. No Delta to jest taki. Oni są trochę niespełnieni. I wiesz, jest przegrany dla mnie, zawsze tam. Tak, no oni zawsze coś tam przegrywali, to jest tak, że strasznie. Oni to są naprawdę spoko ludzie i dobrzy zawodnicy, ale zawsze gdzieś tam. Czy to trochę pechowo, czy to trochę po prostu się nie zgrywają i czasami. No, czasami naprawdę mega pechowo przegrywają swoje ważne mecze i. No i zawsze są gdzieś blisko, ale nigdy gdzieś o wiele dalej nie doszli. No, był ten Game Gun pamiętny, kiedy udało mi się naprawdę daleko dojść i tam naprawdę nieźle porządzili, ale po tym Game Gunie tak wszystko przycichło. Czekam trochę na kompę chłopaków. No bo CS1-6 wygasł akurat po tym turnieju, był ostatni turniej taki większy. No nie, no po tym Game Gunie też coś tam grano, ale to generalnie. Mniejsze turnieje, bardziej takie regionalne mi się wydaje, nic takiego, gdzie drużyny całej Europy by się zjeżdżały. Czy tam były jeszcze Dreamhacki, potem było WCG, to był ten Game Gun chyba 2-3 lata temu. Tam wtedy Delta naprawdę porządziła. No a potem taki kolejny okres zbierania składów, gdzieś tak końcówka sezonu i nagle tu w załamanie rozpadają się te składy w Polsce. W Polsce jakieś te roszady to taka też sprawa. No to jest taka charakterystyka polskiej sceny, że roszady pod koniec sezonu, zmiany. No i widzimy, że tutaj gracze z Ares Mix nie zwlekają w ogóle ze skracaniem, czekają na info, ale no zobaczymy. Antyterroryści teraz mają deko w sumie, bo tam digle praktycznie same mamy. No ale nic to jednak nie dało, nic z tego nie wynika. Zostaje tutaj Krovian, będzie grał na fraga, a tutaj właśnie już przy nim praktycznie zawodnicy i tam przy łączniku i tutaj Rudex też w bibliotece. No i zobaczymy, kto tutaj pierwszy wychyli się. Teraz nie zagrało. Brakło podkładki, to wygląda tak, jakby mu brakło podkładki. Nie, ja mógł tam dosięgnąć jakby. No tak, albo wyjechał myszką gdzieś poza podkładkę. A Ernbar? Na chwilę się zatrzymał. Gdzieś tam na dywanach, z pistoletem. No i Ernbar. On tutaj, no też czeka na swoją okazję. Ale też coś nie wyszło. Nie wyszła ta runda Ares Mix 13-11. No i odskakuje Game Agent, to może być taki moment kluczowy, musi uważać Ares. No tak, szczególnie, że no jeszcze jakiś tam delikatny zapas gotówki mają, ale to jeśli ta runda im nie pójdzie, to kolejna runda to już będzie, no mogą rozważać zagranie Echo i potem kolejnych dwóch rund właśnie full equip, ale to zobaczymy. No ciekaw jestem, jak to zostanie rozstrzygnięte, czy ta runda na konto Ares, na pewno chłopaki teraz zagrają na 100%, bo swing 14 do 11 to już coś w pewnym sensie przesądza, moim zdaniem, ale no nie ma rzeczy niemożliwych. Bardzo spokojnie tutaj, nikt nie króci. Wiedzą, że ten wynik no, jest nieciekawy dla nich i muszą szanować ten czas, żeby jak najpóźniej terroryści ten tutaj atakowali i ewentualnie pod presją czasu tam nie trafiali, tam gdzie trzeba. A teraz ciekawie ustawienie na środku, będzie tak na pewno mógł być duży już. Czwórka.
czwórka na duży wchodzi. To nie jest... No tutaj akurat drużyna broniąca nie była jakoś świetnie rozstawana, bo takie wejście całą czwórką jedną stroną to ma swoje minusy, szczególnie jeśli gdzieś jakieś granaty będą latać, ale nic takiego się nie stało. Ares wpuszcza właściwie za darmo Game Agents na planta, paka podłożona. No Luker, już o, ładny airbar, ginie i teraz tak, 1 HP i 13 HP kontra Kroven. Kroven, który pokazał w tym meczu, że potrafi grać naprawdę nieźle, ale och, jest bania! Oh! Aj, tam, no blisko było. Było bardzo, bardzo blisko. 14-11 dla Game Agents. No i to już jest... Na własne życzenie Ares Mix przegrało tą rundę, bo... Nie docisnęli do końca tego, nie wiem. Nie rozumiem, dlaczego tak się ustawili, że zostawili taką wielką lukę, pozwolili im przejść bokiem, lewą stroną na tego, na dużego BS-a i no czwórka terrorystów wylała się na bombsite, podłożyli pakę i to była właściwie już przegrana runda dla nich. No i zobaczymy, czy to ich nie zniechęci do dalszej walki, czy jeszcze będzie tutaj po prawej stronie ekranu ta liczba rosnąć, czy już zatrzyma się na liczbie 11. Bardzo mocno zagnieżdżeni tutaj w tych miejscówkach, nikt nawet nie zamierza skracać, więc widzę, że chłopaki bardzo, bardzo chcą tą rundę wygrać. Morelzu już oberwał dosyć mocno, gdzieś on tutaj stoi, gdzieś na środku tutaj jakiś skan, no Ares teraz to zrobi poprawnie, spójrz, w tym momencie są rozstawieni dosyć szeroko do tej obrony, wpuścili trochę swoich przeciwników, wpuścili w miejsce, w którym ich mogli obrócać granatami, w którym mogli im zadać jakiś taki darmowy damage, teraz terroryści będą próbowali na małego, obrzucają wszystko granatami, czasu jest sporo, więc czasu na obronę też jest sporo, nie będą próbowali chyba wszystkiego rzucać na jedną, na tak będą próbowali się dziko rzucać terroryści na jest, Rescater tutaj jeszcze może być drugi, ale ucieka mu tam w drugą stronę antyterrorysta. O, ładny granat ze strony Skatera. No i czyż będzie, trzeci frag, bo tam odskoczył, ale mało HP ma, widzimy. Jego przeciwnik, no i teraz sam na trzech graczy. Skater, chyba czy tam Skater, Skater. Wiesz co, to jest taka sprawa, że często ludzie nie wiem, czy chcą zabłysnąć mądrością, czy po prostu nie mają nic do powiedzenia, to chcą kogoś poprawić. Na przykład mamy nick gracza rosyjskiego. 14, 14. No dla przykładu... Senia, gdzie cech 9 się to bliżej. Ktoś mówi, że czytaj, takie jest napisane, bo tam wiadomo. Albo był taki przykład ostatnio, co no i też go na hejt, no cóż, tutaj się nic nie zrobi. 14-12, no pod presją Ares. O, albo było coś takiego, że gość miał nick Z1, to wszyscy mówili, że on się nazywa Zone, bo jeden, one, wiadomo, nie? Ja mówię, Z1, coś takiego. Wszyscy mówią różnie, naprawdę. Komentatorzy niemieccy, no angielscy. To naprawdę. To nie ma żadnej zasady. A tylko polska publiczność hejtuje. No tak to bywa. SLQ ginie. W którym miejscu? Tutaj gdzieś na dywanach. Teraz szybka wymiana tutaj. Po obu stronach. Zobaczymy, kto tutaj teraz postawi to na jedną kartę szybciej i zaatakuje bezpośrednio już bombsite. Chyba znów to samo spróbują zagrać, czyli właśnie rotacja na małego PSA. Tutaj Kroven ciekawie ustawiony. Wszyscy tutaj na spokojnie to chcą rozegrać. No i jest jakiś tam info, że na bombsite dużym, ale czy tam Rudex przy... Badkiem nie będzie? Nie, nie będzie, Kroven tam... Wszyscy wchodzą na duży. A Necro tam się chce cofnąć, więc no chyba sam Ikari na tym BS-ie będzie. Dobra sytuacja taktycznie dla drużyny Game Agents. Wymusili taką niepotrzebną rotację, no nie byli pewni, nie było pewne Ares Mix co robić, gdzie są przeciwnicy. No i ta runda to już się właściwie dla nich skończyła. Kroven będzie zachowywał broń, zachował na te ostatki, na tą ostatnią rundę, w którą... Miejmy nadzieję ostatnią, tak, Game Agents. Kroven tutaj widzimy, że już nawet niczego tam nie szuka. Nie, on zachowuje, no będą próbowali jeszcze walczyć w tej ostatniej rundzie, bo to będzie oczywiście runda... runda mapowa dla Game Agents.
No i co zrobi Ares? Czy może jakieś agresywne zagranie? Czy chłopaki zaryzykują już takim szybkim zakończeniem meczu? Czy może będą walczyć tak do ostatniej sekundy, wyczekując przeciwnika? No nie wiadomo, może będzie tam jakaś ściema ataku. Zobaczymy za chwileczkę. No ciekawe, jak tam ręce graczy Ares Mix się trzęsą. No tam zobaczymy. Na pewno jest element niepewności. Co zrobić w takiej sytuacji? Jest presja. No i Game Agent już stawia jakiś mały kroczek ku zwycięstwu tego meczu. Morelzo fraguje tutaj na środku. Znowu ta sama sytuacja za każdym razem. Za każdym razem ten środek jest łatwo zdobywany przez Game Agents i za każdym razem wypychają antyterrorystów do takiego, do tego punktu, w którym oni muszą stać pomiędzy tymi dwoma BS-ami, w którym momencie mogą tak zaatakować. W skrajnych miejscach się ustawiały i naprawdę tutaj już ciężko jest cokolwiek zrobić. No taktycznie bardzo, bardzo dobrze i bardzo solidnie gra drużyna Game Agents. No. I zrobiło, fantastycznie to zrobili, po prostu, idealnie znaleźli bardzo słaby punkt w drużynie Ares Mix i cały czas bijają tam clean i cały czas Ares Mix, no, nie jest w stanie nic zrobić. Krowen zmuszony do ataku, bo to jest ostatnia runda. No już chyba tam słyszymy ten zespół Game Agents. Tak jest. Tak jest, koniec. Koniec, Game Agents wygrywa 16-12, solidna gra z ich strony, zasłużone zwycięstwo na tej mapie. Pytanie, czy to będzie kolejna mapa? Zaraz idziemy po jakieś małe info, także czekajcie. Wracamy za moment, no i zapraszamy za...